Cześć, tu Shardai. Dzisiaj zapraszam do porównania dwóch noży. Jest to Onife Zilla oraz Kaiser Sheepdog. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj porównanie dwóch noży. Dwóch, moim zdaniem, ciekawych noży, które wyglądają bajerancko. Kaiser jest oczywiście ogromnym nożem, takim tasaczkiem, ale tu zestawię go z Onife Zillą. Co w tych nożach jest fajnego? Oba te noże, moim zdaniem, wyglądają bardzo dobrze. Kaiser ma ten plus, że ma różne wersje wielkościowe, kolorystyczne oraz różnego rodzaju okładki. Można nawet mieć go z tytanu. Onife Zilla niestety występuje tylko w jednym kolorze. Jest to kolor zielony i z okładkami z G10. Trochę szkoda. Cechą wspólną, negatywną tych noży to są słabe klipsy. W Zilli jest klips totalnie beznadziejny, bez przeróbki ten klips się nosi po prostu słabo. Tutaj w Kaiserze ten klips jest dość ciasny, jest to jednak tylko i wyłącznie prosta blacha, nie jest deep carry. Natomiast ten gabaryt noża ciężko w ogóle się nosi w kieszeni. Da się go nosić w kieszeni, noszę go w kieszeni, w szczególności do wyjazdu, na przykład do teściowej, albo tam, gdzie wiem, że chciałbym zaszpanować na przykład wielkim nożem, to wtedy zabieram sobie tego Kaisera i robi on wrażenie. Bardzo podobne wrażenie robi Zilla i to jest plus tego noża. Ja oba te noże przyznałem do kategorii takich freak knife, nóż kolekcjonerski. I to jest nożyk, który pomimo swoich jakichś tam wad, mankamentów, jakichś swoich niedociągnięć, warto mieć w swojej kolekcji. Głównie dlatego, że one są po prostu ładne i ciekawe. Kolejną cechą wspólną tych noży to jest rękojeść, a raczej sposób wykonania noża, że on zakłada, że będzie nim pracowała osoba o dużej dłoni. Naprawdę, do obu tych noży trzeba mieć wręcz niedźwiedzią dłoń, żeby on wyglądał dobrze. W mojej dłoni on wygląda naprawdę na za duży. Widać, że jeszcze gdyby miał taką dużą, grube palce, dużą taką dłoń, ten nóż wyglądałby wtedy dobrze w mojej dłoni. On troszkę jest za duży, jak na moje chude palce. Tak samo ten nożyk, zdecydowanie na przykład nie jestem w stanie korzystać z tego wycięcia, dlatego że po prostu moja dłoń jest za mała. Więc to jest ich cecha wspólna. One są dla osób o dużych niedźwiedzich dłoniach. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Te noże po prostu wyglądają dobrze i mają bardzo dobre walory użytkowe. Całkiem przypadkiem mam tutaj taką niewielką karteczkę. I co te noże potrafią? Nie ma problemu przerobić Onife Zilla, przerobić kartkę na spaghetti. Czy Kaiser to potrafi? Również. I to jest świetne w tych nożach. Wiadomo, każdy nóż będzie to potrafił, ale robiąc to tym nożem jest to ogromna satysfakcja. Lubię takie freak knife. Lubię takie freak knife'y. Takie noże, które... Lubię takie noże, które wyglądają troszeczkę niecodziennie. I te spełniają tą kategorię. Który z tych noży bym wybrał, który jest lepszy? Ciężko powiedzieć. Po pierwsze, Kaiser jest tańszy, pomimo swoich gabarytów. Kaisera idzie kupić około 350 zł. Natomiast Onife Zilla kosztuje 450, stówę drożej. Jest mniejszy, kosztuje stówę drożej. Tutaj jest ten nóż większy, z innymi okładkami, kosztuje on taniej. Kaiser Sheepdog kosztuje około 350-380 zł, ten kosztuje 450. Różnica w cenie jest duża, natomiast sama wielkość noża jest... Konstrukcja tych noży, tu jest otwarta, grube linersy, tu w ogóle w
Kaiserze, Sheep Dogu, wszystko jest grube i masywne. Tutaj no jest troszkę cieniej, mimo że głownia, no nie, Sheep Dog jest grubsza. Więc ten nóż jest troszkę lżejszy i tańszy, natomiast ten jest bardzo masywny i tańszy. Dobrze. To było na tyle takiej krótkiego recenzji, takiej krótkiego porównania tych noży. Jakby ktoś miał problem z zakupem jednego czy drugiego, będzie musiał wybrać sam. W takim razie ja dziękuję wszystkim za oglądalność. Shark Day.